Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakes and Fidget, a w zasadzie z kolejnym poradniku Shakes and Fidget. Moi drodzy, mamy nowy legendarny loch Harry Potta, nowy legendarny loch. No i jak wiecie, moje postacie są postaciami bardzo biednymi teraz, więc no nie mogę wam bardzo ciekawych rzeczy pokazywać, za dużo takich enterowatych, ale mam bardzo dobrych kocurów, kolegów i stary niezawodny kocur Sharp. Cześć Sharpie. Hej, hej. Stary, niezawodny kocur Sharp stwierdził, że pomoże nam tutaj z poradnikiem dotyczących lochów. My dzisiaj trochę na Discordzie pobawiliśmy się różnymi podejściami na uniki, na walki, na skrzynki, na złoto, różne rany krótkie, długie, średnie. Jak widzieliście na odcinku, ja też uczestniczyłem w tym eksperymencie, więc leciałem na uniki i te uniki raz mi siadły, raz mi nie siadły, a głównie mi nie siadały. No i generalnie z Sharpem zrobimy kilka takich ranów, żeby wam pokazać, co tutaj jest istotnego w tym nowym legendarnym lochu, jakie można objąć mniej więcej strategie, pod co możemy generalnie iść. Ale zaczniemy od tego, że jak widzicie, jesteśmy w mieście i po prawej stronie na dole mamy taki piękny portal i to jest ten nasz nowy legendarny loch, który możemy sobie teraz kliknąć i do niego wejść. Zanim to zrobię, no, to może zdradzę wam najlepszą taktykę na ten loch. Najlepsza taktyka na ten loch to jest, klikacie tego portalu, tylko klikacie to drzewo, tu o, potem klikacie to o tu, potem idziecie po cichu na paluszkach do torebki mamy, wyciągacie portfel, bierzecie i klikacie kup grzybki. To jest uniwersalna, najlepsza taktyka. To zawsze zadziała, dobrze będzie wtedy. I to jest taktyka, w której wyfarmicie dużo złota, dużo epików, dużo legendarnych epików, nakopiecie sobie później gemów i będzie w ogóle śmiesznie. Jesteśmy, moi kochani, już w lochu. I teraz, co będziemy, Sharpie, na czym będziemy się skupiać tutaj w tym lochu? Żeby przejść go tanio, żeby zdobyć dużo złota, żeby zdobyć dużo epików? Czy co będziemy? Bo te strategie są różne. Sharp na tym levelu, na którym jest, no to bardzo by był pazerny troszkę na epiki, ale głównie go interesuje pewnie ten ostatni z ostatniego bossa, pewnie jakąś dzidę wyhaczyć. Tego pewnie najbardziej interesuje. Myślę, że bardzo go interesuje to, żeby nie wydać nie wiadomo ile grzybów na te rany. No i myślę też, że bardzo go interesuje to, żeby zarobić trochę złota, bo za dużo epików chyba już nie potrzebujesz do kibla czy do czegoś tam. Nie wiem, może byś coś tam nawet przebrał, ale raczej bardziej skupiasz się chyba na złocie teraz niż na tych epikach, nie? Dokładnie. No, generalnie jest tak, jak było to kiedyś, że macie jakby te poziomy, tak? Tu się chyba nawet grafikę zmienia, to możecie to zauważyć, nie? Chyba co 25 teraz się zmienia grafika i tak. I te potwory więcej biją, tak? Procentowo, bo one zawsze biją tyle samo procentowo, nie? Jeśli chodzi o zbieranie kluczy, to musimy ich trochę pozbierać, bo tam co jakiś czas kupiec wypada, nie? I tam można fajne buffy sobie kupić. I wydaje się, że jak zbierać klucze, to tylko na tych niskich komnatach, nie? Bo one najmniej ci robią obrażeń. No chyba, że nie później wiem, masz jakieś buffy, chyba, że wiem, później masz jakieś buffy na automatyczne zabijanie. No dobra, powiem ci, że w tym wypadku, jak jesteśmy, to ja się sam też zastanawiam, czy idziemy od razu zbierać klucze, czy szukamy jakichś skarbów pod znakiem zapytania, bo tam znakiem może być zapytania epic. Też może być. Tam może inaczej, być epic. Powiem wam jeszcze tak. Kiedyś było tak, i teraz możemy to sprawdzić, że jeśli był do wyboru loch z potworem i znakiem zapytania, praktycznie zawsze w tym znaku zapytania nie było potwora. Jeśli na przykład był loch ze znakiem zapytania, a drugi był loch ze znakiem zapytania i pułapką, w tym lochu z pułapką i znakiem zapytania nigdy nie było potwora, tak? Można było sobie to, że tak powiem, wydedukować. Zobaczmy, czy to jest tak, jak mówię. W tym znaku zapytania nie będzie potwora. Nie ma. No, przypadek to może być, ale wydaje mi się, że ja już trochę tego naklikałem kiedyś i doszedłem do takich wniosków, nie? Że na przykład macie zamknięte drzwi i znak zapytania, to tu będzie potwór, tak? Jest duża prawdopodobieństwo, że tu będzie potwór, tak? Widzicie? O. Ale ile pieniędzy. A jak są dwa znaki zapytania bez żadnej pułapki, to co? To już jest prawdopodobnie w obydwu jest potwór, nie? Jakby tam był znak zapytania, to... O, kluczyk. Dobra, nie chcę od pułapki dostawać i od tego. Oho. Otwórzcie. Otwórzcie, wpuśćcie mnie.
A to bardzo ciekawe rzeczy mówisz. Ja bardzo liczę na to, że więcej takich tajemnych taktyk zdradzisz i że będziesz To nie są tajemne taktyki, to nie jest nigdzie napisane. No możemy znowu zweryfikować, tak? Czyli jeżeli to, co mówię, sprawdzę, to tutaj nie powinniśmy mieć potwora, tak? W znaku zapytania. Okej, czyli pierwsza rzecz, jeżeli jest znak zapytania, dostaliśmy debuffa jakiegoś, co to za debuff? I tutaj będzie potwór, nie? W znaku zapytania będzie potwór, raczej będzie. Duża szansa, no. Dobra, i tak już padnę zaraz na łe. O, i tu raczej nie powinno być potwora, tak? Okej. I nie ma, no oczywiście... No nic nie dał. Dobra, i tak co już to... nie żyje, nie? Kolejny debuff, ojeju. O, jest epic. Patrzcie, trzeci raz wchodzę do pokoju, w którym mam do wyboru potwór lub znak zapytania i trzeci raz nie ma potwora, nie? Także... Także zgadzałaby się ta taktyka, nie? O, tutaj nigdy kolejny. Nie macie negatywny, tu będzie epic kiblowy. Epic, który był możemy kiedyś w kiblu. Sobie go... Od razu do kowala. To był epic, który kiedyś był w kiblu. I teraz jeżeli wiemy, że i tak od najbliższego ataku zginiemy, no to już robimy uniki po prostu, tak? Już się nie bijemy. Ładnie. Czyli generalnie taktyka początkowego runu polega na tym, że jednak nie omijamy tych bitew. Raczej staramy się bić, żeby gromadzić klucze. Jeżeli używamy kluczy, to tylko po to, żeby unikać pułapek, tak? I wiemy o tym, że jeżeli jest znak zapytania razem z walką, to w tym znaku zapytania raczej nie ma walki, a jeżeli jest znak zapytania z drzwiami, to raczej tam jest potworek. To też nam się przyda, bo jeżeli macie na przykład 9 czy 10 kluczy i macie do wyboru komnatę, w której są drzwi i znak zapytania, to wiecie, że najprawdopodobniej pod tym znakiem zapytania i tak będzie bitka, więc możecie sobie otworzyć wtedy z klucza te drzwi boczne i pójść po jakiś skarb, nie? Po jakąś nagrodę. No bo w drzwiach nie ma nigdy potwora, chyba że leży ten twój stary tam leży, nie? Więc jak go podniesiesz, to może się obudzić. To może wstać, nie? To może wstać. A, i właśnie, i zweryfikujmy jeszcze jedną rzecz, nie? Że to są obrażenia procentowe i że teraz jesteśmy poniżej 20 komnaty 25, niż tego breakpointu, bo ten breakpoint jest przy bossie, nie? Zobaczmy, czy te potwory będą nam biły tyle samo, tak? Wydaje mi się, że one będą biły około 10%. Potem, jak już będziemy między 20 a 50, 25 a 50, to będą biły trochę więcej, między 50 a 75 jeszcze więcej i najwięcej będą biły już na tym 75+, nie? Dlatego kiedyś też tak było, jak było tych 200 komnat, to się non-stop wchodziło do 50, znaczy nawet do setnej komnaty, non-stop się walczyło, żeby wyfarmić tam 150, 100 kluczy, a potem się od 100 do 200 się po prostu wszystkie walki unikało, nie? I tutaj też po to zdobywamy te klucze na początku, żeby dostawać te 10% obrażeń, po to, żeby później... 25, no to jest trochę więcej niż 10%, nie? Tak, ale za to wszyscy powinni być. I tutaj, o. No, mniej 47. Więcej 47, więc. I tu 46, więc to też nie jest takie do końca stałe, ale mamy kolejny epik. Mamy kolejny epik. No i moi drodzy, każda taktyka na ten loch poza kup gzipki jest obarczona jedną rzeczą. Mianowicie taką, że jakbyście nie grali, to czasem zrobicie run w 4 wykupy. Co by znaczyło? Znowu było pusto. Czasem zrobicie w 4 wykupy, a czasem zrobicie w 8 wykupów. Jeżeli uda wam się zrobić w 4 wykupy, to macie dużą szansę jako gracze free to play. No tu nam się to nie udaje, bo już mamy 2 wykupy przy bossie. Tu się nie staram, nie? Za bardzo na razie. Mamy już 2 wykupy przy pierwszym bossie dopiero, czyli Sharp gra gorzej niż Bobo, ale gra tak jak ja. Co się stało? Widzieliście, co się stało? Była skrzynka z kurzem. To znaczy się, że już zaczyna mi działać ten nerw, że mi nie daje golda albo daje mi mało, tak? I im więcej tego zrobicie, tych ranów, tak? Tym więcej będziecie mieli pustych tych skrzynek. Nagród. Czyli skrzynka da nic, da kurz i mniej tego golda wypada, nie? Okay. Kiedyś w pierwszej edycji nie było tego i to było, to spowodowało też duże zamieszanie w community. Że ci, co mieli grzyby, tak naprawdę mogli najbardziej efektywnie boostować staty, tak? No bo gryfem też możecie boostować staty, ale tutaj
najlepszy przelicznik wydanego grzyba do statystyki? Bo się tego farmiło dużo, no. Przyznaj się, ile statystyk wybiłeś. Ja wbiłem, żeby nie skłamać, no trochę wbiłem ze 3000. Boże, 3000 statystyk wbił. Amiruś ogląda i płacze. Oj, o, to jest dobry ból. Znowu pusto, widziałeś? Mhm. Oj, znowu miałem ten. Dobra, i teraz co my od tego chłopaka chcemy? My od niego chcemy. Więcej chcemy tego, nie? Tak, Sharp chce więcej złota, bo dla niego złoto jest kluczem. Wy możecie chcieć automatyczne zabijanie na przykład. Ja ale dostałem, widziałeś? Nie zadziałało. Mhm. Nie zadziałało. Możecie. Dało mi 15 milionów i tak. Może to ze skrzynek się tylko liczy, nie wiem. O, chyba tak. Albo masz kap 15 milionów i tobie się już więcej po prostu nie należy. Co to za kluczyk był, buff do kluczyka? Że dostaję więcej kluczyków, wiesz, z Dwa klucze z walki możesz dostać, tak? Nie? Tak. Nie opłaca się nam tego kupować. Nic nie zarobiłem na tym. 12 milionów dostałeś, więc może coś zrobię się. O sarkofagu jeszcze nie widziałem, żeby był. Moi kochani, wy możecie szukać automatycznego zabijania, które jest jednym z lepszych, bo nie dość, że w trzech walkach nie tracicie życia, to jeszcze dostajecie 3 klucze za darmo, nie? Po tych trzech walkach. Więc to jest coś bardzo fajnego. O, to jest fajne. Możecie dostać to, że klucze otwierają, że kupić za klucz na przykład buffa, że otwiera wam za darmo 2 czy 3 drzwi bez klucza, nie? Kolejny epic. Nice. Możecie dostać wiele ciekawych buffów, natomiast no każdy sobie wybiera, co tam chce. Jeżeli chcecie przejść run, jeżeli jesteście graczami free-to-play, polecam wam te buffy na ścieżkę, nie? Bo waszym celem jest teraz po prostu dojść do końca, żeby zabić bossa i żeby dostać ten legendarny item do klasera, żeby mieć większą szansę na te nowe gemy, nie? To jest wasz cel. Patrzcie, jako gracze free-to-play. Jako gracze free-to-play. Więc wy będziecie chcieli mieć automatyczne zabijanie, unikanie potworków, bonusy do kluczy i tak dalej, i tak dalej. Więc wy będziecie chcieli takie rzeczy mieć. Boże, jak on te epiki wrzuca. Chryste, panie. Ty, ale to do kibla najpierw. Coś tam, nie wiem. Masz podwójną aurę z epików dzisiaj, gościu. Co ty robisz? Ale do kibla już nie nawrzucam za dużo. Kibel już zobacz, obsikany dookoła, obesrany wszędzie. Już zrzucony kibel. Kurczę, a co, wrzuciłeś epika jakiegoś chociaż? A, oczywiście. Bo dzisiaj jest podwójny, nie? I teraz Sharp ma już na tyle mało życia, że walkę i tak przegra, więc próbujemy wygrać z przeznaczeniem, czyli zrobić uniki. Moi kochani, jakiej taktyki byście nie obrali? Teraz gdzie tutaj lepiej wejść, nie? Według was. Tu dostaniemy ponad 60 milionów obrażeń z lewej strony, możemy dostać, a tu chyba jest 10%. I żyje. Dostałem? Nie wiem, coś dostałeś, bo było czerwone, trzeba by było cofnąć, ile dostałeś. Widzę, tu nie że będzie, tu nie będzie potwora. Tu nie będzie potwora, nie? Bo jest pułapka, tak? Jest pułapka, dokładnie. A jest skrzynka. Jest kolejny epik. 10% dostałem obrażeń. O, i tutaj jeżeli nie, i tutaj jeżeli się nie ruszycie i zaleje was woda, to giniecie 100% życia, nie? Trzeba szybko iść. Trzeba szybko zasuwać, bo to nie cię. Moi kochani, to jest też ten moment, w którym w poprzednim ranie nie dokończyłem. Jeżeli macie już mało życia i wiecie, że każda walka to jest wasza śmierć, no to robicie uniki, nie? To robicie uniki, korzystacie z kluczy. O, twój stary wstał. Wishing Well. Fajne są te dodatkowe rzeczy, bo ja z kim nie robię tych lochów i nie oglądam, czy nie nagrywam, to widzę nowe rzeczy, których nie widziałem, nie? Widzę, że Sharp próbujesz uniknąć, albo już jesteśmy na tych 60+. 6 w tylu kolejnych walkach, 75%. Znowu 100 złota. Natychmiastowo odnawiasz 20% życia, to też nie było głupie. No zdobycie 2 kluczy. O, natychmiast zabijasz potwory. To jest fajne. To jest fajne, moi drodzy. Za 2 klucze macie 6 walk i 6 kluczy, nie? Więc nie tracicie życia w 6 walkach. I jeszcze dostajecie za to 6 kluczy. To jest naprawdę, naprawdę OP. Dlatego zawsze, też warto. Nie, bo czasami dostajesz golda, nie? Nie zawsze dostajesz klucz. No okej. Okay. Ale macie szansę na 6 kluczy za 2 klucze i nie dostajecie obrażeń. To jest też ważne, że przechodzicie przez pokoje i nie tracicie obrażeń.
O kurczę, koło Okej. 3-0. On zabrało mi klucz. Zabrało mu klucz. O, on zobacz, jakie Zobacz, uniki znowu. ty No. robisz. O. General, czyli. O. Ojeju, tornadowe buciki, pamiętam. Aż tak pamiętam. Tornadowe buciki. No i nie żyjemy. Póki co jest tak, jak mówiłem, nie? Czyli tutaj nie będzie potwora. Znaczy tutaj nie będzie potwora, bo tu widać, że go nie ma, bo jest czarne, nie? Czyli to mi zada 10% obrażeń, czyli 36 milionów. Zobaczmy. 36 tysięcy. No mniej więcej, nie? Mhm. Nawet równo. Równo 10%. Okej. Okay. Że ta pułapka się opłaca zawsze wejść w nią. Jak masz pułapkę lub bić się z potworem, lepiej jest wejść w pułapkę. To też zależy, bo jeżeli to jest początkowy etap gry, to możesz się bić, bo farmisz klucze, ale teraz jesteśmy na 7-5, no to. On na mnie walną, szczur mi walnął za 50 milionów dalej, nie? Dobra, idziemy w lewo czy w prawo? A jak chcesz, w lewo będą nogi. Byłem w lewo i w prawo, będą to, nogi. To dawaj na nogi. Miałeś nogi? Nóżki z kurczaka. Dawaj nóżki z kurczaka. Byłem dzisiaj z wobo i na lewo i na prawo, więc. Więc dawaj nóżki z kurczaka. Widziałeś nogi czy nie? Widziałeś nogi, widziały gały, co brały. Kurczę, ileż on tych epików dostaje. Macie, ten loch jest niesamowity. Ile on daje tutaj wartości. Co on tu mi da? W walkach 75 na 2 klucze. Nie roluj tak szybko, bo ja nie nadążam czytać. Szansa na unik to też nie jest głupie, bo możesz przez 5 pokoi przejść bokiem, nie? Ale wolę albo sobie wziąć. A nie wolałeś wziąć 4 drzwi, otwierasz bez klucza? O, masz wolę wziąć 2 6. Klucze. 6 zabijasz, tak? 10, o, zobacz, 10. 10 komnat z unikami. To też jest OP. 4 pułapki, odnowienie życia. O, 6 dla mnie to jest fajne. Bo to no, jest tak nie jak... dość, że 6 w 6 bezkarnych walk. Oczywiście marnujesz, jeżeli nie trafisz walki. To jeszcze potem coś ci tych kluczy wypadnie i jeszcze przejdziesz sobie parę drzwi za darmo, nie? Mhm. Nie, no to jest mocne. To jest mocne i to dla gracza free to play jest chyba najmocniejsze, bo. Teraz chcemy, lecisz tu. O. Bo chcemy po prostu. Starego podnosisz, nie? Bo i tak go zabijasz. O, tu wchodzę za 10%. I tak się będę musiał odrodzić raczej na walkę z bossem, więc już nie, że tak powiem, nie interesuje mnie to. No, możliwe, że lecę. Tak, ale masz tyle kluczy. Nie, na pewno, bo on zabiera więcej niż 50%. Nie? Ale możesz się jeszcze wyleczyć, masz dużo kluczy, nie? A czemuż to zrobiłeś? Miałeś dużo kluczy, mogłeś nie pójść wiem. W lewo za drzwi i się wyleczyć. Mogłem. Jakby coś mogłem, było ale dobrego. Ale spanikowałem. Panika gaming. Moi kochani, panika gaming dotyka też czasem i kocurów. To dobrze, że ja nie jestem kocurem i mogę sobie panikę gaming szerzyć bez konsekwencji. Ale już teraz bym się nie chciał odradzać, więc nie będę starego podnosił plecy. Mamy parę kluczy i 10 pokoi. O, i kolejna rzecz. Ciekawa. O, nie, to jest trochę... słabe. Nie, to jest, no, że nie uniknę. To nie jest jeszcze najgorsze, bo raczej nie będziemy już i tak uciekać. O, masz heala, uh-huh. Widzisz? I właśnie tak, moi drodzy, się marnuje heala. I jeszcze wam podpowiem jedną rzecz, bo teraz się też timer zmienił w tych lochach, nie? Wcześniej było tak, że on raz na dobę się odradzał cały, tak? A teraz odradza się co godzinę po 4% czy coś tam. Więc moi drodzy, nie czekajcie, aż wam się odrodzi do 100%. Czekajcie tam, powiedzmy, do 60-70%, o, może 75%. Ty wiesz, że chyba bym się wychilał wtedy? Coś zginąłem? A to ci mówię, że żeś dał ciała i jest od razu na poradnik materiał. Nie róbcie takich rzeczy, dzieci. I generalnie nie czekajcie, aż odrodzicie się do 100%, bo może być taka sytuacja, jak teraz ma Sharp, że w ciągu dwóch pokoi dostaniecie tyle potężnego heala, i on się zmarnuje tak naprawdę, bo jak odrodzicie się po pełnym timerze ze 100% i dostaniecie heala w najbliższym pokoju, no to będzie wam smutno. Więc wchodźcie już tam na 60, 75, 80%. W razie czego, jak będzie heal w jakimś bliskim pokoju, to z niego skorzystacie, nie? Okej, okay, co my tam mamy, Sharpik, u ciebie? To podsumowanie jest takie, że 5 razy musiałem się odrodzić, czyli gorzej niż wcześniej za pierwszym razem chyba robiłem. 7 skrzyń, 11 epików padło. 200 milionów złota. Podczas tego rana i 200 tam 20, nie? Czyli 22 statystyki. To jest chyba z tego ranu, tak? Statystyka. 21 klucz.
To całkiem nieźle. Gruz. I czapkę. A nie, to jest. I gruzu dostałem. I dostałeś gruzem w twarz. I dostałeś gruzem w twarz. Czyli jedziemy jeszcze jednego rana, tak? Ale teraz się skupmy i mów, dlaczego coś robisz i po co robisz, żeby też widzowie mieli jakieś ten. Ja ci oddaję głos, ty prowadzisz tego rana. Słuchajcie, tutaj ty... to, z tego co widzę, to tu jest debuff. Jak wejdę w tą pułapkę, to jeszcze dostanę jakiś debuff, nie? Więc olewam to. I raczej walka była, bo tam jakieś oczy widziałem, nie? Walka była swoją drogą, nie? Dobrze, no nie zapowiada się najlepiej. Ale jak to dla gracza pay to win, taki kowal na 15 itemów. Przy takim lochu jest taki OP. O, i zobaczcie. I tutaj będzie tak. Tu mi walnie za jakieś 50-40 milionów, a tu dostanę za 36, nie? I wiem, że mam skrzynię lub twojego starego, lub nic, nie? Więc, a lub epika, tak? Więc wolę wejść sobie tu. O, albo to wiadro. I tebów. No to nie było najlepsze. Oho. Ale twój stary zada teraz 50% więcej obrażeń, to też nie było najlepsze. No, to nie będzie rekordowy run. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak nie należy przechodzić, bo takie też powinniśmy mieć rany, to jest mniej więcej ten początek, którym Sharp... Ale zobaczcie, to jest to, co Sharp na samym początku powiedział. Jak macie najlepszego skilla, czyli klikacie tam plusik i idziecie po kartę do mamy, to nie musicie się przejmować taktyką na lochy, bo po prostu klikacie i się odradzacie 30 razy i tak go zrobicie tego lochu. O, kluczyk. Wobo 5 dostał z pajęczyny. 5 się dostaje? To ciekawe. Zwracajcie uwagę i niech ktoś tam liczy na odcinku, ile razy było coś takiego, że były drzwi z potworem i drzwi z znakiem zapytaniem i na ile razy to, co mówiłem, miałem rację, a na ile się pomyliłem, dobra? A pomyliłeś się do tej pory chociaż raz? Nie. No ale to może być przypadek, nie? Kop, kop. On wyleczy, nie? Ten gościu wyleczy mnie. O, jeszcze dał mi... Cztery drzwi bez klucza. Jeden też z dobrych, jeden z lepszych buchów. Czy to się marnuje za przejście, czy to tylko się marnuje, jak się otworzy? A kto to może wiedzieć? Ty mnie pytasz? Ty jesteś zaproszony, kocur, do poradnika. Ja pierwszy raz widzę ten, nie? O nie, to się nie marnuje, więc to lepiej chyba podtrzymać na później. O Jezu, znowu. A nie, to nie jest aż takie złe. Dobra. I znowu. Z prawej strony raczej nie będzie potwora, tak? No nie ma. Znowu. I znowu. To jest ten. Tego leję na razie. Nie podnosimy starego. I teraz co wolimy, znak zapytania, czy skarby? Skarby, 15 milionów. Zawsze skarby. Zawsze skarby, mówisz? Oj, kolejny healek. No i to jest to też, o czym wam mówiłem, że możecie mieć najlepsze taktyki, najlepsze pomysły, dużo grzybów, ale ten loch jest tak RNG, że w jednym ranie możecie dostać... O, broń dostałeś. Może to nie jest ta legendarna, ale może być nawet lepsza od tych, którą masz. Ale zobacz, jak ten fast start, to potem całkiem nieźle poszło, nie? Tak, ale to widzisz, to też jest to, że dostałeś już chyba ze 3 czy 4 hile i to jest to, o czym ja mówię, tak? Niepotrzebnie uciekałem, zapomniałem o tym, nie? I to jest to, o czym mówię, że nawet najlepszy skill wam nie pomoże, jeżeli nie macie trochę szczęścia, bo niestety, ale jak trafi wam się run bez heal i bez heala, to nie osiągniecie za dużo. Natomiast jak trafi wam się run, w którym dostaniecie dużo, dużo heala, to jesteście w stanie naprawdę, naprawdę sporo rzeczy osiągnąć. No i co szukamy? Heala, czy klucze, czy co? Czy zabójstwa, czy uniki? Widzisz, to jest więcej złota z kufrów, ale to jest więcej złota z kufrów, zobacz, jest napisane. Tak, tylko że to jest w tylu komnatach zbierasz, tylko że jak przejdę przez komnatę i nie będę miał kufra, to się marnuje. To spada, nie? Tak. No. Czyli musiałbym mieć drzwi dużo, nie? A dobra, spróbuj, mam 8 kluczy, zobaczmy, tak dla celów dydaktycznych. No to klikaj. No dobra, jest. No to nie jest kufer. No to też nie jest kufer. Ale mi to nie daje, zobacz. Ale to nie był na kufer. Na moim poziomie to był, no jak nie był kufer. To była skrzynka. To musisz mieć kufer chyba, o stary wstał. No to pierwsze to, jeszcze straciłem wszystko. Nie, tego się nie opłaca, nie polecam tych.
O, to jest kufer moim zdaniem. Ale to epika dostałem, tak? No, ale jakby był szary kufer, to byś dostał zwyklasa albo złoto. Ale nie? Jaka jest szansa, tak? Dobra, będzie w prawej strony potwór, czy nie będzie? Jest pułapka, więc nie wiem, czy to się zmienia, czy ma wpływ nie. na... Oczy, znak zapytania, to znaczy się, że nie ma. Kiedy wiesz, że pułapka ci mówi, że nie ma potwora? Wtedy, kiedy masz drzwi, na przykład drzwi i znak zapytania z pułapką, wtedy nie może być potwora. Kiedy masz znak zapytania, a w drugim pokoju masz znak zapytania z pułapką, to tam, gdzie jest pułapka, nie może być potwora. No i na przykład potwór, znak zapytania i pułapka, to też nie może być potwora, nie? Strasznie to zamotane, ale spoko. Trzeba by to rozpisać. Oj, to był kufer, oj, tu byś dostał 50% więcej. Zajebiście, tylko ile tych kufrów pod rząd dostajesz, nie? Żeby skorzystać, żebyś chociaż raz na 5 skorzystał, nie? No chyba, że masz max capa 15 baniek i już nie możesz dostać po prostu 50% więcej, nie? Mi się wydaje, że chyba tak, bo inaczej to byłoby za słabe, nie? Bo może też jeszcze tak być, że... Nie, prostu... znowu stary wstał. Nie, moi kochani, kolejny punkt poradnika. Raczej nie podnosimy tego starego. Niech on se leży. Nie ma co go drażnić. Chyba, że jesteśmy na tych pierwszych do 25, więc w których i tak chcielibyśmy troszkę powalczyć, to można by tego starego jeszcze tam czasem podnieść, ale dla klucza, ale raczej go później nie podnosimy. No i co? Nie, niestety nie. Heal. Nie pootwieramy sobie trochę. O, tutaj, zobaczcie, tutaj był pierwszy raz trafiłem znak zapytania, w którym była walka, nie? Czyli może się zdarzyć tak, że będzie jednak tam walka, ale prawdopodobieństwo jest dosyć niskie. Prawie zerowe, nie? No ale to jak... No mów. Tu nie będzie, to wiadome było, nie? Starego podnoszę. I to jest ten moment, moi drodzy, w którym jest mi smutno, bo ja nie robię takich uników. A oni wszyscy robią, przechodzą przez te pokoje. O, miałem siłacza. Miałem, ale był za jeden klucz, a zaraz sobie znajdę siłacza. Dwa klucze chyba, czy nie? A on jest no właśnie pytanie, czy na 5-5 już będzie ten siłacz za dwa klucze, czy jeszcze za wcześnie, nie? Może on jest w późniejszym fazie walki. Jest. O, jest. Dobrze. Nie, to nie ma znaczenia chyba, wiesz? Okej. Okay. Kupiłeś. No to stary. Otwieraj, kur. Wydał klucze, żeby dostać te buchy. No i oczywiście otruło mnie, tak? O, fu. Ja nie mogę tam wejść. A po co podnosisz? Bo ja i tak nie donoszę tego siłacza, nie? Zginę, kurde, od tego bufa, nie? No ale kluczy trochę zachowasz. Dwa. Tu nie będzie, wiesz, potwora. O, tu na bank nie będzie. O, i epiczek. Nie będzie najlepszy run. O, dobra, gra oddaje. Gra oddaje to, co zabrała. I powiem wam, że dużo rzeczy się ciekawych nauczyłem o tym legendarnym lochu. Jak znam życie, na pewno wiele takich ciekawostek również w komentarzach znajdziecie i przeczytacie, bo jak znam życie, obejrzy to kilku kocurów i wypowie się z własnych doświadczeń, co jeszcze pominęliśmy, więc zerknijcie też sobie na komentarze, kto ma jakie uwagi, spostrzeżenia i tak dalej. Natomiast... Trochę tego leci, jak widzisz, nie? No i mi jest smutno po prostu, że w momencie, w którym ja paliłem lasy, nie było takich fajnych rzeczy do palenia lasów. I że palenie lasów polegało na kopaniu kopalni gemów i szukaniu dużego gema na intę przez 2 godziny. O, a ten gem na intę cię kosztował, o? O. A ten gem na intę mnie kosztował więcej niż... Niż skrócenie, nie? Tak. Skrócenie, no dokładnie. Pokaż tam tą wcześniejszą broń, co dostałeś. Zaraz zobaczę. Bo ty szukasz generalnie broni, nie? Ale ty chciałeś tylko tą legendarną broń? Nie, no zobacz, też plus też 40. Legendarna, to jest, no, plus dlatego 40. Mówię, że ja plus szukam 40 broni, też sporo. Bo moja już rządzi myszką. A tamta z wcześniejsza tornadowa? Nie, to ta plus 34, albo na 5 stat, to nie. Ale ta nie jest tragiczna. 10 stat mniej, ale 40 dipsa lepiej. Więc nie jest najgorsza. Oczywiście najlepsza byłaby legendarna z nagrody, nie? Jak znam życie, to taką będziesz miał. Bo jest kufer. Nagle nic mi jutro. Nie dało Bóg z kurzem.
Oszukali. Nie, no, to się nie opłaca. Oskamowali Sharpa. Oskamowali Sharpa na bufa. No ale jak ty przechodzisz przez te stworki? O. I jeszcze 15 milionów. No kurczę, no przecież to jest oszustwo, to co oni robią. Nie, no, wiesz co, mam teraz już po paru tych ranach jednak wyrobiłem sobie jakąś tam opinię i uważam, że jednak ten loch jest bardziej przystępny teraz dla mniej grzybiących, ponieważ tutaj musisz się jednak troszkę zastanowić. Jesteś w stanie z tym, co ci już powiedziałem, też nie? Przewidzieć, co, gdzie trafisz i gdzie wejść, gdzie nie wejść jednak, nie? Mhm. Musisz mieć zawsze, musisz mieć te parę kluczyków. Patrzeć musisz na mapę, żeby z tych sklepów korzystać, bo jak ja za pierwszym razem robiłem, to nie miałem kluczy i był smutek, nie? Nie znaczy wiesz, jak ja będę robił, to też pewnie nie będę wiele razy kupował, bo ja nie roluję za grzyby, nie? Pisało mi. Nie, no ty nie będziesz w ogóle rolował, będziesz brał to, co ci dają, nie? Albo nic, bo będzie kupa, nie? Ale czemu ja... Znaczy w pierwszym sklepie praktycznie zawsze, tego co zauważyłem, jest do wyboru 3 zabójstwa albo 5 zwiększeń szansy na unik 80%. Zauważyłem, że pierwszy sklep zawsze ma taką standardową ofertę i zawsze bierzemy te 3 zabójstwa, nie? I liczymy na to, że się trafią 3 walki i że dostaniemy 3 klucze z tego, nie? Wszedłeś w to? No, odważnie, bo co? Bo miałem rozmontowanie pułapki, wiesz? Okej. Okay. Ale zobacz, jak ty unikasz. No dobra, teraz ci nie siadło to unikanie, ale... Widzisz, oni już biją powyżej 80. Czyli no, to jest tak, jak mówiłem, nie? Im wyżej jesteś, tym dostajesz większe buły na łeb. No i teraz by się przydało dojść do last bossa, nie? No, dobrze byłoby, żeby nie zejść poniżej połowy życia. No ale to nie wiem, czy to jest to, co ty robisz, to jest dobre, że unikasz. Co mam robić? Dobre jest. No ale jak unikasz i oni cię zaatakują, to... O, zobacz, dostajesz większą bułę. Tu... O Jezu. Nie, nie dostajesz. Dostajesz dokładnie taką samą. To może tego nie powiedziałem. Zawsze dostajesz te 10%. Na tym etapie dostaję 80 milionów. Czy z nim walczę i go zabijam, to dostaję 80 milionów od niego na łeb, czy unikam i mi się nie udaje, dostaję 80 milionów. Różnica jest taka, no, że jak ryzykujesz unik, ci się powiedzie, no to nie dostaniesz. Ale jak ci się nie powiedzie, to nic nie zyskujesz. A jak walczysz, to zawsze masz. Dostaniesz te 80 obrażeń, ale albo dostaniesz golda, albo dostaniesz klucz, nie? To jest ta różnica. A ja myślałem, że jak pomijasz, to więcej cię bije. Jestem ciekaw, co widzowie nie, w komentarzach nie powiedzą. Nie. To teraz to zweryfikujemy, ale to na 100% nie. Okay. Dokładnie tyle dostajesz, co za walkę. I co on mi dał? I co dostaniemy? Jakie podsumowanie? Ty, zobacz, Indian wyszło tak samo. Uh-huh. Golda już 20 milionów uh-huh mniej. 3 epiki mniej. No. A jej i jaka nagroda? Czapka. No czapka też spoko, trochę armoru mało. Trochę armoru mało w tej czapce, ale jest. Co jeszcze spoko. Raz? Czy. 33 minuty, to dawaj. Jak chcesz robić, to rób szybki ranik, a jak nie chcesz robić, to cię nie zmuszam. Chciałbym jakiś... broń dostać, wiesz? A no to jedziesz, chłopie, to jedziesz i opatrz to swoim komentarzem, ja się obiecuję, nie odzywam. No to zrobimy teraz może po prostu run, nie to żeby najtaniej, tylko żeby najszybciej, nie? Nie to żeby najtaniej, tylko najszybciej, na 30 wykupień. Przepraszam, miałem się nie wtrącać. Najszybciej, czyli klikamy jak leci, tak, Szar? Czy coś? Mniej więcej. A, okej. Okay. Tak, moi drodzy, kończy osoba, która ma ten guzik plusik i po prostu szuka broni. No to on będzie dotąd mógł to robić, aż on tą broń znajdzie. To nie ma nic wspólnego z poradnikiem, moi kochani. To jest poradnik dla grzybiarza, jak klikać loch, jak się ma grzyby. Byle jak. Bo i tak musicie go. O ty, widzisz? Kur. Ale 5 kluczy nie dostałeś. Ale nie kluczy? Dało mi. O, to złodziejka. Nie. Bo je nie zabiłeś. Gryzła mnie. Gryzła mnie, nie, gryzła go. Dobrze, że nie w ptaka, bo jeszcze by cię jadem zatruła. No ale pierwszym ranem 22 sobie pokoik odblokowałeś, 21.
Więc tak. No i teraz pytanie, czy to unikanie na 20 fali to jest dobre, czy nie powinieneś się bić i zbierać klucze do 25 jednak? To ja tam, tak szczerze powiedziawszy, to tam tych kluczy za... chcę mieć tyle, żeby mieć na spokojnie, wiesz, kupiony, móc sobie kupić te 6 ataków. I tak powiem wam, jak widzę, jak on tak to klika, to aż mi smutno, jak później mu wchodzi 5 heali i inne rzeczy, a człowiekowi Jezu, co nie... ja zrobiłem, ty? Nie wiem, dostałeś kluczyk. Ale ominąłem jeden walkę. No bo na szybko robisz, nie? Za szybko. Musisz się troszkę skupić. No i chciałbym też, żebyś tą broń dostał, czyli tu walki nie będzie. Zginę tutaj, nie? Nie podnoś. Wieku. Na przypale całe życie. No tutaj też mam 10% obrażeń, ale ginę, nie? Także no. Rzucam kością tutaj. No i się widzisz, udało. Ty, ja już tak na krawędzi jadę, którą komnatę? Nie wiem, ale... No już, ale najechałem się. Ale sporo się najechałeś. Sporo się najechałeś. Sporo się najechałeś i aż za dużo. Ja tak na przypale nie umiem. To jednak trzeba mieć skilla, moi drodzy. To jednak trzeba mieć skilla. Ale zobacz, buty ci lecą. O, jakie fajne to. Co to? To tornadowy? Nożyce i co? I wygrałeś. I jeszcze tarczę dostał. No co za złodziej, moi drodzy. To są złodzieje. Takich graczy nie szanuję. On wszystko dostaje, a ja nic. Jak łun ma, a ja nie mam. Buty masz chyba do wiedźmy. Coś mi się tak wydaje. Nie. I drewno. Drewno. I tarczę też masz całkiem niezło. Powiem ci, że o tak raz na kwartał, nie, bo do tej pory to były te epickie... epickie te eventy. Epickie straciły, wiesz, dużo na tym, bo teraz można sobie dowalić tego, szczególnie jak masz plecak rozwinięty, to można tego wszystkiego tutaj dofarmić. To jest lepiej niż takie rolowanie, wiesz, na głupiego, nie? To, co się kiedyś robiło, no wiesz, to kiedyś to było w ogóle co innego. Nie miałeś kowala. Tu źle zrobiłem, bo tam nie było potwora, nie? No teraz na kwartał wydajecie na legendarny loch. Macie epiki na przebranie się, macie epiki trochę epików do kibla, trochę z wyklasów do kowala czy do wiedźmy, trochę złota, więc generalnie te pozostałe eventy chyba troszkę jednak, tak jak mówisz, straciły, nie? Na wartości te epickie weekendy, nie? O, wyleczył się jeszcze. No i to o tym mówię, o, to o tym mówię. O, to jest słabe. Przeskoczyłem, no. Skoczyłem ileś tych. Pokoi, ale straciłeś dużo życia, nie? To się opłaca wziąć, jak masz na przykład, jesteś na dotknięcie, nie? Bo to cię nie zabije, to ci zabiera procent twojego ogólnego życia, nie? No jaki farciarz jeszcze bez rolowania dostaje ten siłacza? Ale to i tak na odrodzenia jest. No tak, no ale im dalej zajdziesz, tym masz większą szansę. Ty miałem na pułapkę, mogłem wejść. Masz przecież ten. To jest dla ciebie szansa, żeby już za następnym odrodzeniem bossa klepnąć. A jeszcze masz trochę kluczy, masz gdzieś heala trafić. Dlaczego nie poszedłeś z kluczem po heala? A jeszcze mam trochę tych pod tych, nie? Upokoi. To będziesz teraz. Okej. Okay. Ale już ci zostało 10 pokoi i 4 klucze, więc nie wiem, żeby ci się nie zmarnowały, nie? Nie wiem, czy ja bym tu nie poszedł wtedy po klucz i żeby się nie wyleczyć, nie mam pojęcia. To moi drodzy, jak widzicie, ten heal jest tak istotnym elementem, że on potrafi zmienić wszystko. Wystarczy wam dobra seria z healem, a później kilka dobrych uników i nagle z rana, który pozwala wam zrobić, nie wiem, 10 czy 15 komnat, robicie rana, którym robicie 40 komnat. Nie? Jest to tak losowe. Jest teraz szansa, że jako gracze free to play zrobicie 2 pełne rany. Jest szansa. Natomiast przez to, że jest takie RNG, będzie ciężko. Zobaczymy, czy my damy radę zrobić 2 rany, czy ja dam radę na magu albo na druidzie. Jeden będę chciał na pewno. Ja się zapchałem już, zobacz.
Ty już jesteś. Ty już nie wiesz, co masz robić ze sobą. Cały w epikach. Wszystko pochowane, czapki. Ale ja mam takie dziwne wrażenie, Sharp, że to i tak nie będzie twój ostatni run. Że. że jutro będziesz ubrany w nowy secik. Nie, wiesz co, muszę. O kurde. Albo przynajmniej nową brońkę dostaniesz. O. Nie, bo debuff wszedł, tak? Oho. I zobaczmy, czy brońka. No ja znowu na 5 widzisz. No, a tutaj nie, gorzej. Miałeś... A, jest 6, dobra. W ogóle mało złota, mało wszystkiego. No. I magiczna tarcza. I magiczna tarcza. Plus 33, ale tarcza fajna. Plus 33, czemu mówisz, że nie fajna? A to nie jest duplikat, chyba nie miałeś jej, czy miałeś? Miałem. Miałeś? Na stojaku mam. A, na stojaku ją masz. No plus 33. No nic, moi kochani, nie ma Sharpa broni i nic mu na to nie poradzimy, moi drodzy. Ale Sharpie, bardzo, ale to bardzo dziękuję ci, że poświęciłeś trochę swoich cennych grzybków na to, żebyśmy nagrali poradnik. Nie dużo chyba. Czy ile? Do legendarnego lochu. No parę setek wyszło chyba. Może 400, może 600. Nie wiem. Ale dziękujemy ci bardzo za to, że poświęciłeś i czas, i grzybki, żeby nagrać ten poradnik. Dzięki ci za te rady odnośnie pokoi, gdzie co może być. Natomiast no, ja z niecierpliwością czekam na moje odrodzenia jutro i próbę zrobienia chociaż jednego do końca i dostania jakiegoś fajnego itemsu. Sharp, co jeszcze na koniec też o tym legendarnym lochu powiedzieć naszym widzom, żeby zamknąć poradnik, oprócz kup grzybki? Halo? Macie teraz dużo lepiej, tak? Musicie trochę pokminić i myślę, że na spokojnie dasz radę zrobić dwa razy, także będzie dobrze. No ja też mam taką nadzieję i będę się starał, chociaż dzisiejszy dzień miałem bardzo słaby. Ledwo pierwsze bossy pomijałem, więc jest tragedia. Nie mam za dużo nagród, za dużo kluczy. Trochę epików podropiłem, bo wymieniałem trochę bronię, więc to też jest spoko. A więc dla mnie jako gracza free to play to jest też istotne, może nawet nie gnać do tych dwóch pełnych ranów, ale czerpać też trochę z tego rana jak najwięcej. Bo tak jak mówię, przebrałem się na magu dość sporo, przebrałem się na druidzie broń. Chodzi o berylę, nie? O berylę. Nie wiem, czy aż tak ci na tych epikach zależy, czy nie mieć tych dwóch legendarnych, żeby mieć troszkę, nie wiem, ile to jest szansy, tak? Zobaczy tego gościa tutaj, nie? Nie ja wiem, mam, ile jest. Ja mam wrażenie, szansy, że oni ale... to zmienią. Ja mam wrażenie, że oni to zmienią, że to jest tak jak wszystko na początku, tak jak i arena była, żeby naciągnąć trochę ludzi na grzyby. Myślę, że oni to też zmienią, że trochę ludzi poskraca te gemy, nadoją się tych grzybów, jak to zwykle przy dodatku. A później za jakieś tam 2-3 tygodnie czy za miesiąc wejdzie patch, który powie, no okej, wystarczy tylko jeden, żeby mieć taką samą szansę, która jest równa, ty, nie wiem, szansie na gem na szczęście na przykład, tak? Albo na czarny gem, po prostu, nie wiem. Wydaje mi się, że nie będą tego aż do końca trzymać, że nie wiem, że trzeba to farmić, że naddoją się jak... Większość dodatków, moi kochani, to wychodziło tak właśnie, że najpierw była jakaś trudna, no jak przed hazardzista? Tylko za grzybki można było go misać, nie? Tylko za grzybki można było rzucać kostką. Można znaczy, było co godzinę. Ale no tak, no dobrze, tak. Co tak. godzinę albo za grzybek. I nachapali się na tym trochę, ile się mogli nachapać. Zmienili, że można teraz i za klepsydrę skracać, nie? Za areną też, z areną tak samo, jak weszła. To była inaczej kompletnie skonstruowana, że Sharp się, mi tego nawet. Że Sharp się tak napalił na te zakupy, że to mu takiego super boosta da i dało. Ale minął miesiąc czy półtora, czy ileś, znerfili całkowicie. Wiesz, co Sharpowi powiem? Było smutno, nie? Ale wiesz, ja, czuję, ja czuję, że ten dodatek z berylami będzie taki sam, że oni po prostu znerfią te wymagania, ale najpierw się muszą nachapać na święta, żeby mieć premię, nie? Ja tak czuję. Powiem zobaczymy, ci jedno, jak będzie. Powiem no? ci jedno, Maciek. Miałem tą, jak kupowałem te skipy, nie, za 25, za 25 grzybków co tam 20 godzin i wywaliłem tam z 5000 grzyba w ulepszenia, nie, wszystkie. Mhm.
To powiem ci, że nie było mi nawet smutno i przykro, bo zawsze sobie odpalałem twój odcinek z W9, kiedy ty na jednym odcinku dwa razy skróciłeś murek z 17 na 18, z 18 na 19 i wywaliłeś dużo więcej i mniej z tego miałeś do przodu niż już ja, chociaż z tych run mam więcej. Może nie wyciągajmy sobie brudów, moi kochani. Jak chcecie sobie oglądać szalone i zwariowane serie, polecam W9 S34, to były chyba najbardziej szalone serie. I powiedzcie serie w komentarzu, ile można byłoby tych lochów zrobić za to, co on tam pokopał tych gemów, nie? Dokładnie. Ile można by było tych lochów 11 zrobić? Dni by, jak w 11 dni robiłby non-stop, to by mu czasu nie starczyło, nie? No dobrze. Docisnąłeś mi na koniec. Dziękuję ci bardzo serdecznie i dziękuję za to, że poświęciłeś te grzyby jeszcze raz. Dziękuję ci za udział w odcinku. Widzom również dziękuję. Mam nadzieję, że te kilka porad, kilka ranów, które zrobiliśmy, coś tam was tchną. Jeżeli macie jakieś inne uwagi, inne propozycje, piszcie, moi kochani, w komentarzu. Jak widzicie, Sharp nie kończy jeszcze, on się napali na tą broń i on będzie chciał mieć tą broń. No bo tam jest 100% życia miałem, to nie ma co czekać, nie? Jak zginę sobie i... Nie ma co czekać, no bo się odradza od nowa, więc trzeba tutaj to dofarmić, no jak znam życie. Jak znam życie, to Sharp tam ze 2-3 dni jakiś jeden ranik dociśnie i zobaczy, czy broń wypadnie, czy nie, i pewnie ostatniego dnia tej broni i tak będzie szukał. Ale to już nie teraz, nie na odcinku, moi kochani. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Sharpie, tobie jeszcze raz też dziękuję. No i to tyle, moi kochani. Tyle z legendarnego lochu z Sharpem. Naszym kocurzym wojownikiem. Dzięki ci, Sharp, jeszcze raz. Dzięki i do usłyszenia. I wam też dziękuję. Trzymajcie się. Siemanko i pa.